Pocieszyciel prawdziwy, najwyższego Boga tchnienie, ogień miłości zdrój żywy i duchowe namaszczenie. Tyś jest siedmiu darów dawca, Tyś palcem boskiej prawicy, według Ojca obietnicy, Tyś z cudownej mocy sprawca. Oświeć umysły swą światłością, zapal serca swą miłością, słabości ciała naszego wzmacniaj mocą bóstwa swego. Wroga odpędzaj daleko, użyczaj pokoju swego. Pod Twą wodzą i opieką ujdziemy wszelkiego złego. Daj nam poznać Ojca w niebie, nauczaj nas o Synie i w ducha ich obu w Ciebie. Boże, daj wierzyć w każdej godzinie. Wtedy w idę do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mojego. Na cytarach sławić Cię będę, Boże, Boże mój. Czemuś smutna duszo moja i czemuś się trwożysz? Miej ufność Bogu, albowiem jeszcze będę Go chwalił, Zbawiciela mojego i Boga mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. W idę do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mojego. Drodzy bracia i siostry, Ewangelia Święta przeznaczona na dzisiejszą uroczystość, jak również Ewangelie z poprzedzających to święto niedziel, są fragmentami niezwykłej mowy pożegnalnej Pana Jezusa, którą usłyszeli apostołowie w czasie ostatniej wieczerzy, a zapisanej przez świętego Jana apostoła w jego Ewangelii. Maria Najświętsza w chwili zwiastowania wyraża swoje przyzwolenie na wypełnienie się woli Bożej co do wcielenia Słowa. Obecna jest również u początków Kościoła, a po zielonych świątkach jest jakby sercem rodzącego się Kościoła Chrystusowego. A gdy się wypełniły dni Pięćdziesiątnicy, stał się nagle szum z nieba, jakoby przychodzącego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki, jakoby ognia na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Czytamy w dzisiejszej lekcji z Dziejów Apostolskich. Duch Święty zjawia się pośród wichru i ognia, żywiołów, które towarzyszyły obecności Boga w Starym Testamencie. Ogień w Piśmie Świętym występuje jako żywioł oczyszczający i przenikający wszystko miłością. Ogień daje również światło i oznacza nową jasność, z jaką Duch Święty pozwala zrozumieć naukę Pana Jezusa. W Starym Testamencie działanie Ducha Świętego często określane jest jako tchnienie. Wyraża ono delikatność i równocześnie siłę miłości Bożej. Gwałtowny wicher, który zerwał się w dniu zielonych świątek, wyraża nową siłę, z jaką miłość Boża wkracza do Kościoła i dusz. Można powiedzieć,
że zesłanie Ducha Świętego rozpoczęło nową erę, erę Ducha Świętego, zapowiadaną przez proroków oraz mistyków chrześcijańskich. Od starożytności chrześcijańskiej poprzez kolejne okresy historii Kościoła panowało przekonanie, że trudno jest opisać Ducha Świętego, tego tajemniczego Boga, milczącego, który jest bardziej uwielbieniem niż uwielbionym. Będąc jednak życiem życia, pięknem piękna, jest w każdym z nas nieskończoną głębią. W ofiarnej miłości posuwa się aż do braku imienia własnego. Najmilsi bracia i siostry, słowa z dzisiejszej Ewangelii Świętej: Pocieszyciel Duch Święty, którego ześle Ojciec w imię moje, On was nauczy wszystkiego. Wyraźnie wskazują, że Duch Święty obecny w Kościele będzie stale przypominał uczniom naukę Chrystusa Pana. Jest to też wyraźne objawienie odrębnej osoby boskiej. Bóg Ojciec pośle w imieniu swego Syna, czyli z Jego autorytetem, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Kiedy już Chrystus dopełni swej ziemskiej misji, będzie ją kontynuował do końca czasów. Inny Pocieszyciel, Paraklet. Paraklet to słowo greckie, używane przez Żydów w znaczeniu sądowniczym. Oznacza ono obrońcę w sądzie, rzecznika, pośrednika. Takim rzecznikiem wobec Ojca w niebie jest sam uwielbiony Chrystus. Natomiast na ziemi Jego rolę przejmuje obiecany Duch Święty. To właśnie Duch Święty umacnia apostołów w przeciwnościach losu i sprawia, że ich misja przynosi niezwykłe owoce. Tak będzie do końca czasów. A w końcu czasów wypełniły się i inne słowa zapowiedziane przez Pana Jezusa na ostatniej wieczerzy. A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi, On świadectwo będzie wydawał o mnie. On mnie wsławi, albowiem z mojego weźmie i opowie wam. Obiecany Pocieszyciel zstąpił na ziemię w osobie naszej Najświętszej Mateczki. I podobnie jak Pan Jezus został w świecie niepoznany. Świat go nie przyjął, mimo że jego obecność była wyczuwana, bo mieszkał wśród nas. Ale ludzie woleli ciemność zamiast światła i prześladowali, podobnie jak znieważali i bluźnili Synowi Bożemu. Głównym celem założonych przez Najświętszą Mateczkę zgromadzeń jest cześć, uwielbienie i naśladowanie Pana Jezusa w Jego nieskończonym eucharystycznym poniżeniu, w Jego całopalnej ofierze,
w Jego niezrównanej miłości ku ludziom. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg działa na adoracji niezależnie od naszej dyspozycji i samopoczucia. Ważne jest po prostu samotrwanie przy Nim w pełnej miłości relacji. Dla Boga niekoniecznie ważna jest forma, jaką przybiera nasza modlitwa, ale poświęcony Mu czas oraz wierne trwanie przy Nim. A my, Mariawici, mamy szczególny obowiązek dzielić się ze wszystkimi, których spotykamy na ścieżkach swego życia, dobrą nowiną, że obiecany w Piśmie Świętym i zapowiedziany przez naszych wieszczów narodowych Duch już świeci i ma swą cześć i że przyniesione przezeń dzieło miłosierdzia jest ostatnim ratunkiem danym od Boga na nasze trudne czasy poprzedzające powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. Gdy sobie uświadomimy, że nasze uświęcenie i apostolska skuteczność zależą od naszego wewnętrznego usposobienia i właściwej odpowiedzi na poruszenie Ducha Świętego, powinniśmy często błagać Go o światłości święta, stargaj grzechu pęta, oświeć głębię sumień, obmyj co zbrudzone, zwilżyj co spieczone, ulecz rany zgrzeszeń. Daj ludowi Twemu, w Tobie ufającemu, siedmiodary ogień. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zwaru, Zwaru, Zwaru.
chwalmy Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wychwalajmy, wyższajmy Go na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na utwierdzeniu niebieskim.